Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witamy was serdecznie razem z Desełko. Witamy. W kolejnym odcinku z customu Hogwarts Ruins jesteśmy w... Ojej. Classroom of Fire. Tak, tak. A tu... A jak się ma... Ej, ale poczekaj, ja sobie to zapiszę, bo zaraz się, za chwilę się okaże, że wiesz. O, apteczka. No a ja bełty mam. Mhm. Weź sobie apteczkę, weź sobie apteczkę. Mhm. Coś się dzieje. A jak ja mam to niby... A, no to ja... przechodzisz przez to i znowu wracasz. Tak, ja mam za mało HP, wiesz, bo mi mrygą. No ale no to sobie weź apteczkę. Dramat. Sobie weź. O matko. O matko! Coś tu musi być skitrane, że to takie coś wyskakuje. Nie, nie. No chciałbym tą apteczkę. I to jest jakaś dźwigiena. Jest dźwigiena, tam widziałem, że ona tam się otwiera te drzwi zapewne. Aha, to jest jakieś ognisko, coś tam. Dobrze. O, i to czasówka, ale zrobiłam. Jaka czasówka? No, tak fignia. A strzelałaś bronią w tą skrzyneczkę tutaj? Tak, i tam są bełty, mówiłam. Mhm. A ja w ogóle, jak montowałem, to pominąłem bełty w wodzie. A, nic się nie dzieje. Myślę. Także, no to już trudno. Uuu, to chyba bagienka są, co? Tak. Mhm. Ja widzę szczelinę, w sumie nie wiem za co się zabrać, ale może najpierw za bagienka. Idziesz tu do mnie? Tak, tylko że nie zdążyłem w czasówkę, wiesz, tak, no. Okay. No, tak. No, bo zahaczyłem się o drzewo gdzieś tam, podróż, wiadomo, tak. No, ja rozumiem, jest tutaj kilka możliwości, ale... No, no nie, no ognisko, to też tak, jest kilka możliwości. Dobra, ja już do ciebie zaraz będę, słuchaj. Ale może, no nie, no to jest dramat. Ja w ogóle, wiesz co zauważyłem? No. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale jak chcę na przykład zapisać albo wczytać, to ona, w sensie klawiatura nie... A, tu też coś było, że tam te kolce wyskoczyły? Nie, no dupa. Tak. Że klawiatura... Weź sobie je najpierw zniweluj, bo one ci będą przeszkadzać. Że klawiatura nie działa mi jakby na pierwszy enter. Jak na przykład zapisuję czy coś, to muszę dwa razy enter wcisnąć, bo nie chcę się jakby zapisać. Wiesz co, nie, ale no patrz. W tym customie nie. No to ja tak właśnie mam teraz. I trochę mnie to drażni, bo myślałem, że może mi się w tamtym odcinku wydawało, że tak jest. Mhm. Aha, tu są jeszcze jedne Dobra, jestem, zrobiłem. Mhm. Wiesz co, może to dlatego, że ci proponowałam... dramat! Co? Wpadłem w... Nic nie mów. Nie, Deseo, to jest dramat. Mów, co się stało? Wpadłem tam, jak już miałem czasówkę zrobioną, wpadłem w kolejne kolce, tam. I mnie zabiło. No to wiesz, że za tą apteczkę, tam jest apteczka. Jakaś. Już, cicho, jestem. Dobra, mam klucz. Okej, tam jest jakaś apteczka. I uważasz, tu zapisz. No zapisałem, bo tak, są w sumie dwie opcje. Widzę gzyms i widzę... Czy to jest ale gzyms? Nie idź na gzyms. Tak, ale nie idź na razie na ten gzyms. Chodź tutaj, bo uważaj, są bagna. Aha, tam nad bagnami są drabinki. Zahacz się o nie i idź do samego końca. Później manki, tu jest klucz do zdobycia. I widzę apteczka. Dobrze. O, która jest fejkiem. Do tej apteczki nie brać, proszę. Czy ona tu przeskoczy do końca? Wiesz co, może tak być, bo tak jak ci mówiłam, żebyś sobie wziął... A, da radę. Jak mówiłam, żebyś wziął ten skrypt, podmienił, żeby ci działały te notatki, pamiętasz? Ten zapis w sensie. No, ten taki skrypt tam był do podmienienia dla Windows. No, coś tam było, no. To może, tak, może być coś nie tak, ale wiesz, przynajmniej masz notatki i je czytasz, a ja nie mam. Dobra, a to jest manki faktycznie, no, ale możesz... Tylko zapisujesz to, rozumiem. Oczywiście. Nie, ja sobie robię no save. Wiesz, ja się bawię w Natalię. Aha. No save challenge. Tylko teraz tu nie przejdę. O, głupie. Mogę jeszcze bliżej? Co mi ta dźwignia dała? Ja nie wiem. Ale okej, wychodzimy stąd. A ta apteczka jest fejkiem, tak? Tak. Tam jest dalej. Ej, ale bagno. Ona mi w bagno. Słuchaj, tak, w bagno ale wpada, żyję. Ale obok jest. Klucz. Tak, tak, widzę. Mhm. Tak. To jest jakby taka ukryta, na którą masz się wspiąć. O nie, o nie. Ale potem mogę normalnie tym bagnem przejść, żeby jakoś tam wrócić? Tak, tak. Z tego klucza, jakby na wprost w kierunku ogniska możesz skakać. Czaisz paskę? Mhm. w kierunku tego ogniska i... Dobra, ja wyszedłem. Ona... Wyszedłem. No, to teraz no. Co, do tej wody? Ten gzyms. No bo tu widzę takie czarne... Z gzymsu będziesz musiał do góry, z gzymsu będziesz musiał do góry pod, na tą dźwignię. Opróżni ci się woda. Dobra. Dobra, bo ja wkładam złote klucze i czekam tu na ciebie. Dobrze, świetnie, że czekasz. Bardzo mi miło. Czekam. Grzecznie, ładnie. Czekam. Aha, tu jest ta dźwignia, czekaj. Mamy tylko, że mi nic tu nie wyskoczy. Nie. Okej, jest opróżniła się sala woda. Z gryfami w ogóle, świeczkami w suficie. Ty pewnie będziesz wiedział, co ona imituje. Wielka sala ze świeczkami, to jest wielka sala. Mhm. No nie wchodzę do środka, żeby nie wiedzieć, jak ona się nazywa, naprawdę? Tak. Naprawdę? Okay. Mam tu amunicję. I co tu jeszcze było w tej wodzie? No i jest tylko przycisk jeszcze, no to... a tą dźwignię naścienną zrobiłeś, tak? Tak, no bo woda mi się ususzyła. Tak, a więc... przycisk ja chyba musiałam wcisnąć ze 2 razy, żeby mi się otworzyły te drzwi placówkowe. To poczekaj, no dobra, dobra, masz rację. Dobra, już otwieram. No i jak wyjdziesz tą czasówką, no to wracamy się tutaj, na wprost jest ta klatka schodowa, nie? To ta, w takiej głównej sali z obrazami. No poczekaj, bo dopiero sobie wychodzę. Tak, jestem na wielkich schodach. No jestem, i kierujesz się do tego takiego otwartego, nie są żadne drzwi, tylko tam już byliśmy, tam te pionki przesuwaliśmy. Tam są drzwi z 2 kluczami do wsadzenia. Ja tam czekam. Czekaj, wiesz chyba co, na górę bo... musisz troszeczkę pięterko chyba iść. I jak wychodziłeś stamtąd, to na wprost cały czas do końca po schodkach i jest taka wnęka jakby do jaskini ala do jaskini. Poczekaj, bo wiesz co, ta platforma mi się zapadła i ja nie wiem, czy ja teraz przeskoczę. No tak, to... tak, przeskoczysz, bo ja mam już je zapadnięte generalnie. Aha, bo tu jest coś zamkniętego, to nie, tylko wyżej znowu. Great Hall to się Great nazywa. Hall, no. O nie, spadłem, czemu nie mówisz? O, że super RRR. Co? Zobaczysz. Bo tu są te platformy pozapadane i mnie to stresuje, bo nie mogę. Tak, ja nie jestem taki jak ty. No i zatruło mnie gówno. Aha. No nie, no ona się obija nosem. No, i ten enter mnie... Odrażni mnie to. Zaraz się wścieknę. Nie możesz. Dobra, jestem z tymi pionkami. No i co? No i wkładaj 2 klucze. Aha, bo to do tego. No dobrze, no mam. Nie wiem za bardzo, co w tej sali. Zapisz, nie? O, tam jest... Dobrze. Zapisz. No dobrze, zapisałem. Idę. Widzę dźwignię na ścianie. To jest tak, to jest ta wielka sala, w której zawsze wszystkie ceremonie. No, czemu tak, Great Hall no, to jest nazywa się wielka sala? No, bo Great to jest... O Jezu, a co to? Great to jest Great. No ale to jest wielka, jak masz Great Britain, nie? Okej. Okay. Deseo, to jest jakiś krab, który mnie... No wiem. Dlaczego mi to zrobiła? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Ale powiedziałam, żebyś zapisał. No zatruł mnie, wiesz? Dziękuję ci. Dziękuję ci. Też zatruł, ale mnie też zatruł. Nie, ja to loaduję, bo ja nie mam tyle apteczek, co ty. Mam mało. Nie, ja też mam mało. Zostało mi 1 mała i 2 duże, no to halo. Dobra, biorę shotguna, koniec tego. A tam się zrobił, ale to po co mi ta drabinka tam? O Jezu, Natalka zachrypła. Już dzisiaj 2. raz, bo za dużo darłam jabłko wczoraj w domu. To mi ta drabinka. No ale nie! Ej, czy on może od tego shotguna... O nie, no zapędził mnie w kozi róg! Nie, dramat, mam dość. Kozi róg. Natalka, bo on jest... No ale z shotguna go ubijasz, mam nadzieję. No próbuję. No mnie zatruł, ja nie mam apteczek na takie hece z nim. Jakie hece? No ile masz tych apteczek? Pewnie masz więcej jak ja. Tak, mam 1 małą, 1 dużą. No i co teraz powiesz na to? No to prawie tak jak ja. Aha, już nie mam shotguna, fajnie. Skraciłem całego shotguna i jakby nic. To jest niemożliwe. Okay. Oczywiście. A no bo nie możesz też strzelać, kiedy on jest za tymi ławkami, bo wtedy nie sięgasz go, tak? To jest strata jakby amunicji. Najlepiej sobie go wyprowadzić na środek sali i skakać cały czas do tyłu, już. Później z rolem. No trudno. Żałuję. No. Ta sala z ogniami. Weź małą apteczkę. Mogłabyś? Zapisz. Okej, mamy tutaj, widzę, te takie kinki do podpalenia. Zlokalizuj sobie na której ścianie. Tak, zlokalizuj sobie na której ścianie dźwignię naścienną. Jak wchodziliśmy do tego pomieszczenia, ona jest po lewej stronie, taka naścienna dźwignia. Po lewej stronie naścienna dźwignia. Za którymś filarem, ale po lewej stronie widzę. Od wejścia. Dobra, to idziesz do końca, tam po lewej stronie, do końca na okno, skakujesz do góry i czołgasz się tak, żeby się opuścić na tą nadścienną dźwignię. Aha, okej, rozumiem. Ale ona mi jakby na ten... Czekaj, ona mi wejdzie na tą... Aha, tak, muszę to jakby to obejść, tak? Nie, czekaj, nie rozumiem. Jakie gówno, przepraszam. Aha, o, spoko, bardzo dobrze się zbaczyła. No po prostu opuszczasz się na łapkach, nie? Ale ja chcę wejść na tą samą górę jakby, ona mi nie chce tam wejść, chyba że z kucakiem bo jakimś. Przecież musisz wejść zawsze. Dobra. Z znakiem. No wiem, już wiem. Zapomniało się. Już wiem. Tylko pytanie, czy to jest... Czekaj, bo teraz nie wiem, gdzie to jest. Czy to będzie... No do końca idziesz i opuszczasz się. Aha, po prostu, just. Tak, tak. Tylko po środku, tylko nie? Traf. Mhm. Znaczy, możesz się trzymać przez chwilkę, nie? Dobra. Jedno podpalone i jeszcze drugie. No i kielich jakich się nam tu pojawił. Dobra, mam tą dźwignię. Coś się cząsło się nowa coś. Nowa strona się pojawiła w pamiętniku. To ty poczytasz, bo niestety u mnie nie ma, ale ja pokazuję to na szczęście. Wiesz, mam w folderze są te strony, więc ja sobie je po prostu tu wklejam i pokazuję. Ale ty ładnie czytasz. Rozumiem, że tam się obsunął taki klocek między tymi dwoma gryfami, ale tak? Poczekaj jeszcze, tak. Poczekaj jeszcze. Jak wchodziło się do sali, to od razu na prawo jest drabinka. Wejdź sobie po drabince, z jednego klocka na drugi przeskocz tyłem i tam są bełty, jeżeli chcesz te bełty oczywiście. No wezmę, bo mogą się przydać potem jakaś będzie, wiesz, zmora na koniec czy coś i ja będę kwiczał jak zawsze. Dokładnie. A do czego nam jest potrzebny ten kielich? Hufflepuff. To jest dom, to jest, ale czekaj, a tam są bełty, no ale jak ja mam... No tu ona przeskakuje, ma te nowe ruchy takie, nie? Ty już robiłeś to przy młotach. Ale czyli wisisz i tylko strzałkę do tyłu, raz. Tylko pyrknij ją. Tylko ona mi nie chce z drabinki wejść do góry na to. Bo musisz się przestać trzymać CTRL i ona musi wisieć. Nie może być jak na drabince. Tak. No i wisi, no i tym znowu znakiem zapytania. I jakby nie chciała. Nie, to działa. Tylko nie możesz po prostu pozwolić jej te nóżki zahaczyć jako drabinkę. Dobra, ale... ja wiem, gdzie to się otworzyło. Dobra, ale nie chcę tych bełtów, nie będę czekał, bo to już mnie to denerwuje. Już mam enough. Trudno, dasz mi save'a. Jakieś drzwi. A czemu? W sensie, że dasz radę, ogarniasz. Dobra, idę w ten klocek tam, ktoś się obsunął, idziesz, tak? Klocek, tam jest dźwignia i tam jest pochodnie. Ale są. Czekaj, teraz pozdrojak te pochodnie będziesz musiał zrzucić na dół. Flitwick's Classroom. Okej. Jesteśmy w Flitwicka klasie, tak. Czy to jest totem? Dobra, coś się otworzyło gdzieś, ale nie wiem, gdzie się otworzyło. Gdzie to się otworzyło? Tam, gdzie te ognie, sala z ogniami. A to jest czasówka? Ale... Nie, to nie jest czasówka. To nie jest czasówka, także spokojnie. Ale to jest nieważne. Ale nie mogę kamery zmienić i mi się to zamknęło, otworzyło. Mi też próbowała, mi tak samo. Idź dalej do przodu, ale ja nie wiem. Czekaj, Desełko, czekaj. Zrób rola, idź do przodu, musisz powciskać różne przyciski i dopiero ci się odhaczą. No właśnie widzę. Broń, wyciągnij, już mam, kamerę. No. Idzie to się otworzyć. Czekaj. Ale to nie, Maciuś, nie idziemy tam jeszcze. Na wprost dźwigni jest u góry pochodnia. Nie zapomniaj, że mamy do podpalenia te dwie pochodnie. Tylko pozdro teraz, bo ja się trochę męczyłam, żeby tą pochodnię zrzucić na dół. Aha, czekaj, bo jej nie widziałem, poczekaj. Na wprost tej dźwigni, tam na czołganym. Na wprost tej dźwigni na czołgan. Aha, tutaj! No, pozdro, jak ją zrzucisz. Ja się troszeczkę pomęczyłam. No ale... Ale, o dobra, ona chce... Ostatecznie dało radę. Ma być tak. W sensie, żeby ją zrzucić na sam dół. Tak. Bo musimy podpalić... Aha, ja widzę, już widzę o co chodzi. Bo ona pod siebie ją daje. No. Nie, no to jest nieporozumienie chyba jakieś. Co to jest za klucz? Ej, w ogóle tą wodę warto by było... Key of Wisdom, wodę by było warto może napełnić, co? Mamy tak, chodzimy z tym główienkiem, ja bym tak zrobiła. Na wszelki wypadek. Nie wiem, czy te ryby mi pozwolą i ten gówniak... Dobra, zrzuciłem. Ci dam zaraz no. No chodź, bo mnie zezrą zaraz. Nie, ale nie bierz tej pochodni już, Jezu. Aha, teraz mi się zrzuciły dwie na dół, słuchaj. Czaisz to? Aha. A ona robi takiego rola, jak się schodzi tak pleckami, okej. Okay. Nie, nie napełnię tutaj tego. Walić to, mam to gdzieś. Może dobra, idę odpalić ognisko, w sensie pochodnie. Od tego tutaj, co się tli. Ta już poleciała dalej. Ja mam tempo. Nie, no jestem teraz znowu w tej sali, gdzie ty jesteś teraz. No i dobra, podpalasz to, tak? Mhm. Dobrze, to ci się pojawi tutaj, jestem tutaj z tobą, pokażę ci ten kielich i proszę, żebyś ładnie przetłumaczył notateczki, one się tu pewnie wam pojawią. Ładnie wkleję je sobie tak, o. Pytanie, czy jedna, bo może być kilka stron. Tak, macie, mamy puchar. Mhm. Ale tą pochodnię wyrzuciłem już. Czy jest nam potrzebne, czy nie? No i na razie wyrzuciłam. A jest coś jeszcze innego oprócz pucharu ze stron? Bo może jest kilka jeszcze stron, których nie czytaliśmy. Podnoszę, poczekaj. Ja go podniosę, zaraz zobaczę. A new page is written in the diary. Okej. Okay. Gdzie mamy ten diary? Diary. Tak, bo to jest puchar Helgi Hufflepuff. Gdzie to jest diary? No halo, gdzie ja cię mam? A tutaj, okej. Okay. The Hufflepuff Cup. One day, Helga Hufflepuff, mistress of the Hufflepuff House, conceived a cup from melted gold. It embodies an inexhaustible source of butterbeer for the one whom will be loyal, as Helga wished it. No, ja bym chciał wiedzieć, co to znaczy jedno słowo. Poczekaj. A jakie? Nie wiem. No, bo ona tutaj pewnego dnia... Jakby ta, która założyła dom Hufflepuffa, jakby zrobiła, w sensie wytworzyła ten puchar. Melted gold to było topionego złota? Melted, tak? No okej, no dobra, no. Czekaj, no na pewno melted gold to jest roztopione złoto. Tak. I to jakby reprezentuje, bo it embodies, i teraz to dziwne słowo, czekaj. Inexhaustible. Aha, to reprezentuje niewyczerpane źródło. Niewyczerpane źródło tego... Czekaj. Tego, jak to się nazywa to po polsku? Butterbeer. Jak to powiedzieć? Piwo... Maślane piwo, tak? Nie wiem. Chyba tak. Nie słyszałam o maślanym piwie, dlatego... No to jest, bo to jest w Harry Potterze te Butterbeer. To jest, nie? Tak, dla tych, którzy będą lojalni, tak jak Helga sobie tego życzyła. Dobrze. Ale pierwsza spotkanie się z tym inny egzos coś tam. Dzień dobry, nauczycielu. No ale no, słuchaj, to uczy się całe życie, no. Nie, no wiesz. Prawda. Dobrze. Co teraz? Teraz tak. Wyjdź na główną salę, tam gdzie są te... Na razie jeszcze wstrzymaj się z tą salą z ogniami. Idź na tą główną salę z tymi schodami. Czyli wychodzimy po prawej. Do góry? Jakie ty masz bronie? Jakie ja mam bronie? No. Pistolsy i shotguna. Okej, ja też. Dobra. Na te główne schody i idź jeszcze wyżej. Są takie pojedyncze drzwi. Tam zdobędziesz za chwilkę klucz. Tylko będzie duszek i ten taki jakby, nie wiem, czy to jest globus ze strzałą. W klasie Flitwicka, no. Mhm. Tak, i tam tylko to jest ten, tego duszka musisz w tym ze strzałą globusie wziąć i zlikwidować. Ja po prostu kucnę koło tego. No i jak się rozejrzysz, to jest tam taki płonący ogień, w którym jest klucz. Trzeba ten ogień wyłączyć. I jeżeli jak wchodziłeś do sali, zorientowałeś się, że po lewej stronie są takie, w różnych miejscach, są takie inne płytki z takimi kółkami. I od lewej strony jak wchodzisz... Co? W tej sali? Tak. No, po prostu musisz skakać po tych kółkach, tylko nie zahaczając o te zwykłe, bo wtedy ci się ogień nie spali. Znaczy nie zgaśnie, Boże. Tylko zacznij sobie od tego, od lewej strony, od wejścia. Od wejścia, ja od okna bym chciał zacząć tutaj, bo ja tak przy oknie stoję. No nie, bo... nie. Tam masz być później docelowo. Poczekaj, jakbym spróbował tak, zobaczymy, może się uda. No nie, bo musisz później zabrać klucz, a jak wystaniesz na inną płytkę, to już będzie koniec. Rozumiem, okej, czyli od wejścia na lewo. Na lewo to zaczynasz, tak. Później skaczesz przez te ławki, no i tam już zobaczysz. No, takie Maciek easy, nie? Inexhaustible. Ej, ale ten klucz mi się przestał palić na chwilę, jak byłem na tej trzeciej płytce, słuchaj, o co chodzi? Nie wiem. Ej, ale on mi się już nie pali, jak ja stoję na pierwszej płytce. Aha, i teraz zaczyna... Rozumiem. No dobra, to jest, może po prostu to jest taki trigger. Że wiesz, o co chodzi, że przeskoczysz dobrze, to jest okej, nie? No może. Nie wiem. Żebym sobie custom wybrał, nie chcę już mam dość. Nie, no Maciek, znowu nie rób mi tego. Ja tu czekam z utęsknieniem na kolejne odcinki, no a ten mi powie tylko po odcinku i do widzenia, już mam dość, pa pa. A ja tak czekam, za każdym razem. Tak, łezka ci leci? Tak. Ty jesteś dobra. Muszę tego robić. Czekałam cały tydzień. Jaki cały tydzień? Na ten dzień. Na ten dzień. Ty tu kłamiesz widzów cały tydzień, ty? No nie, no to... Trzy dni poczekała, ale cały tydzień czeka. Nie, dramat widzowie, dramat. Cały środek tygodnia czekałam. Dobra, mam chyba klucz, czekaj. Tak, mam klucz. No i co? Dobra, no to teraz idziemy do tej płonącej sali, tam gdzie wychodziłeś te klucze złote do tego skorpiona. To muszę znowu w dół zejść, tak? Sala. Tak, pięterko chyba niżej, tak? No w tą taką wielkie wejście. Ala jaskiniowa. No i masz te podwójne drzwi, sala z ogniami i kierujesz się do sali z ogniami lewej strony, na wprost lewej strony i masz drzwi otwarte. Idę zobaczyć. I tam będzie piesek, żeby nie było, że ci nie powiedziałam. Cieszę się. No, tylko że się... Jezus, mam dość. Okej. Jakaś dziwna sala, tam widzę po dali. Lewa strona, no, ale te drzwi są zamknięte po lewej stronie. Nie, bo wszedłeś i miałeś wejść na wprost korytarz, trzymając się lewej strony, na wprost korytarz. Wlazłeś w lewą mańkę. Na wprost korytarz, trzymając się lewej strony. Trzymaj się lewej strony pomieszczenia, ale korytarz jakby na wprost. Rozumiem. Dobra, okej. Dobra, to są te drzwi, które my... O Boże, zapomniałem o tym piesku znowu. Ale powiedziałam. Wiem, bo jesteś beboczka. Oj, mamy rewolwer, bardzo dobrze. Nie, ale on mi nie może tak jeść, ja się na to nie godzę. No, strasznie mocne są, strasznie. Ja już mam, czekaj, ile mam? Połowę HP. I mam dalej tylko te dwie... Aha, trzy duże mamy, bo tu będziesz za chwilę miał apteczkę po drodze. A to mamy zestrzelić. Pamiętajmy o tym, że zdobyliśmy... Ja o tym cały czas pamiętam, mam to z tyłu głowy. Pamiętaj, że zdobyliśmy po drodze... Maciuś. Zdobyliśmy po drodze... Oksy. Tak, pamiętam, Oksy. No. I no, skoro były do zdobycia, to na bank do czegoś one muszą nam się tu przysłużyć. Aha, tu widzę już te takie ciachaczki. Tak, po drodze miałeś apteczunię? Mam apteczunię, no. Mam apteczunię i mam te takie kołowrotki, które mnie ciachną pewnie i zginę na bank. Dobra, od boku bym chciał, możesz? Nawet perfekcyjnie. Okej, jestem w tej wielkiej sali takiej. Aha, widzę. No, Musisz poduszek. Okej, ale widzę, że mamy do zestrzelenia coś. Widziałaś? No, czy tak, nie? Tak. I w rogu sali jest rewolwer i naboje i celownik. Chyba widzę to, jak kucam to widzę. Mhm. Czekaj. Mhm. Tak, mam. Mhm. No to u góry są takie tarczki do zestrzelenia. Poczekaj, muszę go... Reparo! No, reparo. Okej, tak właśnie te tarczy widziałem, jak wchodziłem do sali, no. Dobra, poczekaj. Jak je zestrzelisz, jak zrobisz to mi powiedz. Dobrze. A jak się przybliżało? A nawet nie muszę, nieważne. Okej, zestrzeliłem. Mhm. No i dobra. I teraz tak, jak się patrzysz na te tarczki, to po lewej stronie masz taki do przesuwania... Ten pionek taki od Gryffindora jakby. Przesuń go raz. Aha, będziemy się bawić platformami, tak? Tak. I tutaj zaraz właśnie obok tego pionka, jak wejdziesz troszkę wyżej, jest przycisk. Dobra, tam z tyłu tylko jakby. Najpierw go wsuwasz. Dobra, już wsunąłem, no. Ojej, pani... Oho. Tam czuwasz, nie? Nad stoperem. Tak, oczywiście. Nad stoperem. To nawet, wiesz... Aha, i suniemy to po prostu dalej. Rozumiem. No, znowu do samego końca, ale się nie da znowu do samiusieńkiego, tylko jak go wsuniesz do samiusieńkiego końca, to znowu przycisk. Tak, bo muszę sobie zrobić drogę pewnie tą drugą tam. Tak. Okej. No ja właśnie to pcham. No Enter muszę podwójnie wciskać. Drażni mnie to strasznie. No, ale no ja cię potrzebuję do tych notatek. Musimy wiedzieć, o co tu chodzi. Musimy wiedzieć, Maciek, przecież musimy wiedzieć. Nie musimy grać na YOLO, musimy wiedzieć, powiedziałam. O, takie rzeczy się tu podziały, ogniste sprawy. Aha, okej. Ja właśnie go suwam. Dobrze. Aha, takie rzeczy. Aha. Mhm. Jakby to Lara powiedziała. Aha. Boże, ja dopiero go suwam. Spokojnie, jak na wojnie. Spokojnie. Jak na wojnie. Jestem blisko. I noga mi zdrętwiała i mam mrówki w nogach. Wiesz, co chodzi? Współczuję, nienawidzę tego. Ja też nie. Czemu siedzisz z podkurczoną nogą? Bo tak zawsze siedzę. Znaczy już teraz przestałem właśnie i czuję. Ja też. No. A mi zawsze cierpną nogi w kiblu. Tutaj są ogniste sprawy, rozumiem, bo jest klocuszek ja się wysuną. No. I nogi mi prawie zwisają. Dobra, te takie do góry klocki się podpaliły, tak? O tym mówisz? Tak, i teraz tak, ja do góry idziesz i cały czas tymi platformami skaczesz aż tam do tego balkonu. Dobra. Ale ja tu jestem, jest dźwigiena. I coś otworzyła, ale nie otworzyła tego tu na górze, tylko... A, to może te na dole otworzyło. Tak się rozglądajmy po tych sekretach, Maciuś, bo kuźwa, tu ma być dodatkowy level, nie interesuje mnie to w ogóle. Tu ma być dodatkowy... Dungeon! Dungeon! Rozumiesz, nie mogą być dobre sprawy. Jesteśmy w lochach u Snape'a. Znaczy ty jesteś, ja jestem jeszcze... się podpaliłem. Jesteśmy Dungeon, jeszcze... Dungeon, to nie będzie nic dobrego. A przez... Dungeon. O, przycisk. Aha, ja rozumiem, że na ten balkon mam tutaj, tak? Do tego balkoniku. Tak. Okej. Obej. No, tylko fajnie, że jeszcze się spadłaś po drodze 18 razy. Co? Nie, tak rozglądam się na razie po tej sali, bo tak... No, ale ona nie może wyskoczyć mi z tego balkonu, słuchaj, jest taki problem. Ale czemu? Nie wiem. Ale co to znaczy, że nie może wyskoczyć z balkonu? Nie mogę się rozbiec, wiesz? Muszę chyba to jakoś tak magicznie... O, halo Kostek, cześć. Dobra, jestem tu, są jakieś łańcuchy, jakieś te takie tutaj magiczne rzeczy. O, fajnie, że tutaj na dole sufity spadają mi na łeb. Pozdro. Pozdro 500. Desełko, ale te drzwi mam zamknięte, co? A, bo to dźwignia, cicho. Cicho. O Boże, ale one się nie otworzą, tylko pod nami. Aha, no fajnie. Żebyś wiedział. No fajnie. A to jest tylko jedna dźwignia? Jedna. Kurde, jak to zrobić, żeby mi tą energię nie zabierało HP? Halko. No to jak tobie zabiera HP, to ja mam dość już. No nie wiem, jak to zrobić. Aha, wchodzę tu. Mhm. Dungeon. O Boże! No skurby, zapiał. No dobra, mam. Przecież sufit mi się nawet wywalił. Co? Nic, nic. No ale co wywaliło? Jest sufit się. A no właśnie mówię, że zlatuję tu na łeb i nie wiedziałam, jak mam to zrobić. No. Ale poczekaj, bo... A jak się tam dostać? No i tak, jak wchodzisz tutaj, po prawej stronie jest przycisk, kratka się otwiera i tam jesteś do zabrania. To jest po lewej stronie też jest przycisk, no. Jest po lewej. To ja ten po lewej najpierw zrobiłem, bo go zauważyłem pierwszego. Tu jest pan za kratką, pan Kościlda. To jest na razie zamknięte. Po prawej jest przycisk, mówisz tutaj. A, tutaj, a tu jest jeszcze coś za kratką. Mhm. Okej, dobra. Aha, tak mnie chcecie strollować. Ciule jedna. Ja wam dam. Dobra, to była tylko ta amunicja, co się jeszcze po tej prawej stronie? Nie. I tu są jakieś kolce jakby tam dalej. Widziałaś na tym? Na tym Hufflepuffie? One działają? Czy nie działają? Działają, bo się właśnie otworzyły. Mhm. Tak, zobaczyć, tak. Bo tam są bełty na tym, okej, rozumiem. To ja no dobra, zrobiłem wszystko. I co, i do góry? Wiesz co, bo cały czas tam w tej sali skupiałam się tutaj... Weź, chciałabym, żebyś jedną rzecz zlokalizował. No. Jak wejdziesz po tych pierwszych na pół piętro schodach, to zrób rola i odwróć się i zobacz, masz takie drzwi otwarte i jest przycisk tam w oddali na balkonie, ale jakby do tego balkonu teoretycznie nie ma dojścia, ale wiem, jak to zrobić. Tylko zlokalizuj sobie najpierw tak wizualnie ten przycisk. Czekaj, no ja... Aha, jest taki balkonik, do którego my nie możemy dojść i tam są takie ciachaczki na wprost też, tak? No, ale dojdziemy, zaraz ci wszystko pokażę. Dobra, idę do góry bardziej, tak? Wchodzę. Tak, idziesz na razie cały czas na górę i uważaj, bo będzie jeszcze jeden surprise tam u góry, ale już nie będę ci spoilerować, po prostu sobie zapisz. No zapis... Aha, tylko że ja nie żyję, poczekaj. A czemu? A słuchaj, mu ciachaczki. Aha, okej. To tutaj co chwila zapisuj, Maciuś. No wiem, ja tak robię, wiesz, bo ja już wiem. Bo to jest głupie. O Boże, no nie mogę, no. O Boże, to zmiana levelu, to tak ma być? Dobra. Poczekaj, a tam było wyjście na zewnątrz, czy jak? Pokaż mnie to. Wchodzę wyżej. Ajajaj, ała! No na łeb mi spadło. No właśnie, to takie rzeczy z lasu. No ale to jak ja mam to teraz? Aha, dobra, to ja już kumam, czacza. No ale ja się nie wykręcę tu tak! Ale co? Chyba, żebym musiał na łapki tutaj sobie spaść. Ale po co? To tylko raz do tyłu odskakujesz i od razu skręcasz z powrotem. Jak ty, co? Ale co robisz teraz? No ten smok mi na łeb leci. No to mówię ci, że przecież tylko stań sobie tyłem do tego, raz tylko odskocz do tyłu. Aha, bo ja przodem wiecznie. Nie. Dobra, już. Racja. Nie, to, prędkość tutaj siekier, motyk jest po prostu zabójcza, ale to zaraz zobaczysz. Pozdro. Nie chcę w to grać już. Jak mi takie rzeczy mówisz? Nie możesz mi tak mówić. Proszę, czy wybrałeś ten klasą, powiedziałeś, że będzie piękny i w ogóle no, ale magiczny. Ale jest piękny, i magiczny? Nie okłamałem cię. No to nie mów mi, że masz go dość. Nie możesz go mieć dość. Znaczy wiesz co, ja czuję, że to nie jest mój poziom jeszcze zaawansowania, wiesz? Magicznego. Jest, bo idziesz cały czas do przodu. Dobra, jestem tak po tych drugich ciachaczkach z tymi drzwiami, co są zamknięte i pewnie muszę teraz się opuścić, tak? Na ten balkon, na dół, tak. Tak. No już właśnie zauważyłem. No tylko, że nie wpadłem w niego. W sensie, wiesz, jak zrobiłam, jak są te drugie... Drugie? No już mam. No to ja z tych drugich, już tylko mam. Ten przycisk i znowu idziesz na samą górę. Aha, i znowu przez ciachaczki, no fajnie. Tak, i tam będzie nowy level. No muszę zobaczyć, czy tu jest jakiś sekret. A tutaj czemu ty czas? Jeszcze mamy na liczniku. Jeszcze mamy czas. Aha, bo to... Okej, jakoś długo te odcinki lecą, ale to dobrze. Widzisz, widzisz, bo tobie też jest trudno. Jest mi trudno. Oczywiście, że tak, bo to nie jest łatwy custom. Nie jest, jest naprawdę... No nie wiem. Może dlatego, że ja go też nie oglądałem wtedy u Agi, tylko zobaczyłem, że ona nagrała Harry'ego Pottera, ten wiesz. No tak. Więc może jak gdybym widział, jaki jest poziom, to może bym się nie porywał z widelcem na księżyc. No ale to całe szczęście, że go nie oglądałeś. No właśnie i mnie pokarało. Razem sobie go oglądamy. I mnie pokarawszyk. Oho. Okej, ile drzwi się otworzyły, dobra. No mam ten nowy level. No i dobra, i zobacz sobie te siekierki. O Boże! No chyba szkujesz! One są świetne w ogóle, jak ja mam to zrobić? Możesz mi wyjaśnić? One są cudowne. Okej, przeskoczyłem pierwszą, jest okej. No, ja wiem, ale aha, i w tych dękach nic nie ma, bo ja sprawdzałam, wiesz? Ale słuchaj, Desełko, drugą też przeskoczyłem bez szwanku. No to dobrze, bo ja chyba dwa razy zginęłam. Dobra, to na razie idziemy stąd. Na razie ta biblioteka. No dobra, przeskoczyłem to bez niczego. Dobra, no to teraz tak. No tu jest Nie, spokojnie. Chciałabym, żebyśmy zrobili najpierw bibliotekę, ale zanim do tej biblioteki pójdziesz, to chciałabym, żebyśmy napełnili sobie bukłak, bo jest tam woda. Chciałam to zrobić w poprzednim levelu, ale niestety ta wielka sala, te piranie na dole i kostek mi nie pozwolili. Więc jak przeszedłeś te akse wszystkie, to chodź najpierw... No jestem w bibliotece, no. Jestem. Ale nie, właśnie nie najpierw w bibliotece. Tam w dół? Wcześniej, tak, w dół. Okay. I idź do samego końca, aż będziesz miał takie pomieszczenie z wodą. Po prostu napełnij sobie bukłak. Niech on będzie. Quest of Gold nam już pokazało niejednokrotnie. Jezu. No dobrze. Okej, bo jak słyszę Quest of Gold, to mi się w oczach przywraca trochę, wiesz? Ja wiem, ale pamiętasz, że Quest of Gold nam nauczyło tak naprawdę. Tak. No. O Boże, piesek! Mamy deserta. 3 strzały z deserta i leży. Ale wiesz co, mi się zablokował. To ja go nie będę desertował. No, nie desertuj. Byle ci się nie odblokował. No właśnie się odblokował. Wiesz? Ale już jakby... Okej. O, książka jakaś. Dobrze. No i mam iść cały czas w dół? No i tu są jakieś takie hieroglify, jakieś takie rzeczy widzę z lasu dziwne. No, ale to po prostu masz dojść tylko do wody i sobie napełnić ten bukłak. Czyli daj na sam dół, po prostu. No. Nie. Nie, tam gdzie te hieroglify były. No właśnie tak, zauważyłem, bo tutaj jest zamknięte. Ja tam na sam dół już nie polazłam. Tam jakieś noże słyszę, to tylko ci tak powiem teraz. Aha, no to fajnie, cieszę się. A tu ma, Łazienka jęczącej Marty. Ale to nie idziemy jeszcze tam. Aha, ja już się rozochociłem. No biblioteka mnie tak jara trochę. Dobra, napełniłem sobie go. Dobra. W sensie niech będzie, tak? Tak. No niech będzie, bo chciałam to zrobić w tej, w poprzednim levelu, w tej sali. A czy to nie będzie skrócik tutaj te drzwi? Pokaż mi to. A nie, to jest jeszcze inne pomieszczenie. Właśnie otworzyłem to. A, no, łazienka prefektów. No, ty wiesz o co chodzi, ja nie. No dobrze. To już do ciebie biegnę. Bo ty już kończysz custom, tak? Nie, jestem w bibliotece. No ja już też. Dobrze, no to teraz tak, po lewej stronie masz naboje, które są pod ogniem, to też trzeba sobie tak czasowo patrzeć. W drugiej mańce będzie klucz, dokładnie w ten sam sposób to będzie wyglądało. I są tutaj poukrywane takie książki do jakby przeciągnięcia, jak coś jak dźwignia. No wiem. Na dole są dwie i u góry później na manki, jak się przechodzi nad ogniami, no to widzę, że jest jeszcze jedna. Dobra, to poczekaj, najpierw po tych wnękach sobie pozaglądam. Okej, to czyli w sumie się brama otwiera. O matko boska. Aha, tu mam kluczyk pod tym jeszcze, pod ogniem. No tak. Ale ona grzebie mi łapką w tym... No tak. Ale czemu ci... Aha, w sumie nie wpadłam na to. No ona przyciągnęła dźwignię. W tym ogniu drugim, gdzie jest klucz. Naprawdę? Tak. Tylko, że mnie spaliło. O kurde, nie wpadłam na to, to ja się wracam. To ja się tam zaraz wracam. W sumie nie mówię, nie przyszło mi tego... Nie pomyślałam o tym, czaisz to? No, bo to się pali, więc no, myślę, że to takie, wiesz, nikt by o tym nie pomyślał, nie? Nie no, były takie niejednokrotnie rozwiązania, ale kurde, jak mówię, jest klucz, no to... To jest klucz i tyle. Mamy 40 minut jakby co. No dobra, no to zrób te, to bo ja mam bramę otwartą. No dobra, tylko czekaj, bo ja płonę, no jak pochodnia. Nie no, zginęła mi. Podpaliła się. No właśnie, więc to trzeba może wyłączyć, wiesz? Ale no nie potrzeba wyłączać, żeby zabrać klucz. Klucz nie, ale żeby przyciągnąć w razie czego, nie? Czekaj, próbuję jeszcze raz. Czekaj, ja patrzę, gdzie ty masz te teraz książki, żeby bramę otworzyć, bo jakby nie... Dwie są na dole, jedna jest u góry. Dwie są na dole. A to tak będzie charakterystycznie wystawało jakoś? No dobra, przeciągnęłam to, ale co to daje? Może to tak tylko o... Nie wiem. Ale przyciągnąłeś to z tym ogniem? No tak. No to ja to może też zrobię, poczekaj, tylko... Tylko co to da? No dobra, no jest, zobaczymy. No ale tylko to, jedno, czy nie to wiem, nie wiem, zaraz do drugiego też idę zobaczyć, poczekaj. Dobra, jestem przy drugim. Tak, w drugim też. Dobra, a tu jest do nalania woda w ogóle, chciałam powiedzieć. Zrobiłem te dwie dźwignie, Desełko, w tym ogniu. Dobra. Ja też zaraz tą drugą zrobię. Ale jest nie wiem, co się zrobiło. Dobra, teraz te książki bym chciał jakoś znaleźć. Dwie na dole. Dwie, ale w tych między regałami, tak? Na dole, w tych takich po bokach, czy w tym na wprost? W samych, że tak powiem, no, zabiło mnie. W takich samych, jak są te z ogniami, jakby w nękach. A, widzę, okej. Okej, raz. Dwa. A trzecia jest gdzieś na górze, mówisz? Kurde. Aha, widzę, gdzie na górze. Tak, trzecia na górze, musisz wejść na taką biblioteczkę, jak się wchodziło tutaj w ogóle do tej sali. Dobra. Muszę iść tam jeszcze, tak jak ty mówisz, tą drugą dźwignię zrobić. To jest manki, tak? Tak, manki. Mhm. Dobra. I zrobiłeś obydwie te dźwignie, tak? Tak. Jezus, trzy ognie tu są aż... No trochę bez przesady. Ale nie wiem, co się podziało w każdym razie. Ja też nie wiem, ja to po prostu przypadkiem zobaczyłem, więc no, nawet może dobrze to sprawdziliśmy. Ale bardzo dobrze, bo tylko dziwię się, dlaczego to działa jak dźwignia, dlatego że zawsze te dziury działały tak, jest potem z manki. What? No i tam jest szparka. No wiem, już teraz to widzę. Nie wiem, czemu to działało jak dźwignia. Może to być, słuchaj, przejście do sekretu. Wiesz, te dziury działały tak, że się po prostu nawkładała tam rękę jak w dziurę, nie? Tak, ale wiesz, o czym mówię? Ja mówię, że to może być, Desełko, tak jak wejście do sekretu. Może. Bo to jest takie, wiesz, skitrane, że no nie wiesz. No. Dobra, otworzyła mi się brama. Te dźwignie dwie zrobiłem. Mam przejść przez bramę? No to w bramie teraz tak, przechodzisz przez bramę i teraz w którejś mańce musisz znaleźć, jest do nalania woda. Na taki znowu piedestał było już coś takiego. Tak, tak, tak. Mhm. Chyba na prawo od wejścia, gdzieś musisz tam poskręcać i będzie do nalania ten. Tu mam jakąś jakąś skrzyneczkę najpierw. No tak, skrzyneczkę pozwala. Jak nalejesz wodę, to będzie taki palnik, który się palił, to on jakby się przestanie płonąć. I tam będzie kolejna, ostatnia już książka do przeciągnięcia i otworzą nam się drzwi i tutaj możemy sobie, myślę, zakończyć. Jest, widzę, który palnik płonie. Okej, widzę palnik płonący, ale jeszcze nie widzę... No to po drugiej stronie zupełnie. Okej, tu nic nie ma, tu jakby nic nie ma, okej. Że oko mnie swędzi. Mam znowu skrzynkę. No i dobrze. I apteczka, o bardzo dobrze. No już mi się jewa. Drze mi się jabłuszko. A widzę na wodę, okej. Okay. No i wtedy ten palnik przestanie się palić i tam jest ostatnia książka. Dobrze. Co no? No i wiesz... Ja ci dam no. No co? Wiesz, gdzie to się otwiera? To tam, gdzie mówiłeś, że ty pytałeś, czy to w hieroglify, czy tam gdzieś niżej, to właśnie nie w te hieroglify, tylko tam niżej. Zupełnie na sam dół. No to tam sobie zakończymy. Ja tam w ogóle nie wchodziłam, ja tylko po prostu stanęłam sobie w tym korytarzu. Dobra, poczekaj, już do ciebie biegnę. Dobrze. Zapisz mi to, Jesus. Nie no, Maciuś, powiem ci, że jak radzisz sobie z tym customem, to jest, no, sztos. Ale wiesz, ja się czasem jeszcze miotam, to nie jest takie jak... Ale jak każdy z nas, przestań! Ale ja jestem już spaczona przez Death Wish. To prawda. Prawda. No. To jest już spaczenie, niestety. Dobra, tylko teraz... Aha, czemu ty... No, ale mogłabyś odejść od tego... No, nie mogę... Nie mogę, Desełko, słuchaj, kamery zmienić. O, już. Też nie mogłam. Tak, tak, to też jest... mi się wierza. Ale teraz nie wiem, czy mam to otwarte, czy nie. Poczekaj, może teraz... Dobra, w dół ma być przesunięte, okej. Okay. W sensie ta biała, środek książki, czyli ten biała część ma wystawać. Ma być... Tak, ma wystawać, tak. Dobra. Nie brzeg książki, nie grzbiet, dobra, tylko ta druga strona. A wiesz, jak jest grzbiet książki? Nie. Blurb. Oko. Jakby, nie wiem, co to znaczy im coś tam, ale wiem, jak jest grzbiet książki. Ale nie, to akurat też wiem dlatego, że w 8 klasie mam to na koniec roku, w którymś tam rozdziale jest, nie? Blurb. I jakbyś tak już zapamiętałem, to już tak no. Słuchaj, naucz się z doświadczeniem. No, ale ja nie uważam, że jest tyle słówek. Tyle słówek. Aha, muszę przez te wahacze znowu przejść, tak? Czy nie? Bo ja nie pamiętam, czekaj. Nie, po prostu wchodzisz z biblioteki i idziesz do końca tam w dół tym korytarzem i nie wchodzę tam, bo tam będą ciachacze. Dobra, ja tam czekam. Czekaj, już idę. Tak, otwarte jest, to możemy kończyć. To pożegnaj się ładnie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami. Był ze mną Maciuś Andec. Byłem. Byłam ja, Desełko. Pa. Do usłyszonka, pa.